Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off, I get lost. Halo, halo, UFC, walka wieczoru, main event. I przede wszystkim, sorry, ale mi się od razu tutaj, nie wiem, czuło chcieć kaszleć. Przede wszystkim walka o podwójne mistrzostwo. Dla Conora oczywiście, który chce przejść do dywizji, do kategorii półśredniej. Mistrzem jest Masvidal. No będzie mocno, będzie mocno. Parteru raczej tutaj nie będzie, bo zarówno jeden, jak i drugi szukają walki stójkowej. Na co trzeba uważać? Na... Trzeba uważać na kolana latające. I już się zachwiał. Już się zachwiał McGregor. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. O kurde. No panowie. Super high kick. A to już padło. To już się nie spodziewał. I low. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobra. No tutaj nie wydaje mi się, żeby to było na punkty. Z tego co widzę. O, już obalenie, czy będzie, czy... O, nie. No, coach mówi, żeby trochę zwolnić. Dobry low. Odczuł. Dobra, przebita, tutaj garda. Dobry high kick. Kolejny. Low. No nie ma, jeszcze knockdownu. Z żadnej ze stron. A, shit. No. Proszę bardzo, i znowu high kick. No, Conor się zmęczył, no, jak będzie walczył tak przez wszystkie rundy w takim, tempem. W takim tempie to będzie kiepsko. O, dobre. Siadło. Znowu high. Dobra. Low kick. Nawet jakieś kolano się pojawiło. Znaczy łokieć chciałem powiedzieć, łokieć oczywiście. Kolano tam, kolana tam nie było akurat. No, no, no. No chciałem tym łokciem fajnym. O proszę. Proszę, naruszony Masvidal. No to był, to jest fajny łokieć, no tylko trzeba trafić im. Tu są problemy zazwyczaj. Ale do ogarnięcia są to problemy. O! Praca nad, jego lewą nogą cały czas. Dobry high kick, bardzo dobry high kick. No! Dostaje, no dostaje, cały czas Masvidal. O kurde, ale przyjąłem teraz uppercuta. I jest obalenie w końcu. Dobra. Easy, easy, easy. O nie! Spokojnie.
Dobra. Ależ uppercut, ależ podbródek. Ależ podbródek. Oj. Ojo, to jest pierwsza runda, oni są już cali we krwi. To jest niesamowite. O kurde, jeszcze zła decyzja tutaj, w złą stronę. Niestety. No. Dlaczego to nie doszło? A, koniec pierwszej rundy, jest krwawo, jest mocno, jest trudno. Jeden i drugi są porozbijani. No, dwóch jest porozbijanych, no. Po pierwszej rundzie, a tu docelowo mają być cztery, a nie ma żółwika. No trudno. Pięknie. Knockdown. Czy będzie koniec? No. Jeszcze nie. O kurde, jaki sierp. No i ta noga znowu połamana. Co to było za... Co to było za kulanie dziwne? Dobra, pod siatkę, stary. No, szkoda. Szkoda, chłopie. Ależ haj. Proszę bardzo, deski. Knockout. Knockout. New champ. Double champ. W drugiej rundzie. No to kopnięcie pytajnikowe od McGregora to jest petarda. On ma i tak mocne. Myślałem, że będzie dłuższe starcie. Naprawdę myślałem, że będzie dłuższe starcie, no ale wyszło jak wyszło. Jest, łapa w górze, stary. Elegancko. Pięknie, pięknie. No, Conor i Masvidal, obaj są rozbici, ale Masvidal jest bardziej. Chyba. Tak, zdecydowanie. New champ wagi półśredniej. By knockout. No, dokładnie tak. Dokładnie tak. Dawaj to Dana. Dawaj ten pas. A jest tak długość kariery 5 w dół procent, no znowu. Niedobrze, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Dawaj mu dwa pasy. Dawaj mu dwa pasy, niech będzie tutaj się cieszył. No to jest mocne, to jest mocne. To jest mocne, powiem wam. Double champ. Double champ. Oh yeah. No i co? I teraz słuchajcie, rozpoczynamy. Sorry za ten kaszel, ale nie jestem w stanie się powstrzymać. Rozpoczynamy tak naprawdę przygodę w wadze półśredniej. Oficjalnie. Pojedynki w wadze półśredniej. No będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Ależ tutaj ten. No siadło dobrze, no. Siadło dobrze. Masvidal pewnie będzie chciał rewanżu. Ja chętnie ten rewanż bym mu dał, no ale jest jeszcze sporo. Edwards, jest Usman. Ja z Covingtonem bardzo chcę zawalczyć. To jest gość, który mi tutaj, no leży mi, jeśli chodzi o sposób bycia do walki z Conorem, nie? Medialnie mogłoby być naprawdę mega ciekawy. No chyba, że mi nagle 3/4 tych zawodników. A to no, popatrz, gratulacje, Conor, i co zrobisz teraz? Zostajesz tutaj, czy wracasz do poprzedniej kategorii wagowej? Nowy pas, nowe wyzwania, ta kategoria to dla mnie...
Nowy dom. Pewnie, że tak, idziemy wyżej. Idziemy do półśredniej. Eric Silva MMA zakończył karierę. Czemu tu jest obręb tytułów 0? To chodzi o to, że po prostu jest nienaliczany już. Aha, okej. Okay. Diaz, Masvidal. No nie, no zobaczcie, jaka jest ekipa. Piękna sprawa. To kto następny? Kto następny? No nie, no dajcie spokój. Jaki robi Lower? No jest stylu typa. Z całym szacunkiem, ale nie no, Luke, ja rozumiem. Ja rozumiem, ale medialnie, bardziej medialnie jeszcze. Colby Covington. A ja bym chciał trylogię z Nate'em Diazem teraz. Uda się? Nie uda się. Z Rafaelem będę walczył. Dobra, bardzo fajnie z Colbym Covingtonem, ale ja bym chciał trylogię z Diazem, słuchajcie. No nic, dobra. Rozpoczynamy przygodę w wadze półśredniej. Będzie mocno, będzie grubo. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Hey.